druga po pedofilii zbrodnia, z którą musi zmierzyć się Kościół. Na całym świecie duchowni molestują seksualnie zakonnice, które podlegają ich władzy. Mogłam pogodzić się z tym, że ktoś sprawi mi ból, że będę cierpieć, ale żeby pozbawić mnie czystości. Na samo życzenie księdza, wyrażane gestem lub spojrzeniem, zaczynałam felatio. Jeśli wierząca kobieta, która jako osoba konsekrowana jest poślubiona Bogu, pada ofiarą molestowania seksualnego w kościele, doświadcza głębokiego zranienia, co siłą rzeczy prowadzi do kryzysu wiary. Dziś przedstawiamy owoc 2-letniego śledztwa dziennikarskiego. W pierwszej części ludzie kościoła opowiadali, jak Watykan ignorował gwałty dokonywane przez duchownych i chronił sprawców. Dopóki Kościół będzie przebaczał i okazywał współczucie, nie wymierzając przy tym sprawiedliwości, ofiary będą żyły i umierały skrzywdzone. W drugiej części tej wstrząsającej historii zakonnice, księża, a nawet bliscy współpracownicy papieża Franciszka opowiedzą o zakonnicach, które wykorzystywane nawet w Rzymie po zajściu w ciążę są zmuszane do aborcji lub wyrzucane ze zgromadzenia. Przełożone dogadują się z księżmi. Ci dają im pieniądze, a one dostarczają im zakonnice. To prostytucja. Zamknięta, hierarchiczna struktura kościoła daje mężczyznom, duchownym, pełną władzę, przekraczającą wszelkie wyobrażenia. To stało się częścią mojej praktyki. Uważać, by nie zaszły w ciążę. Co może się stać, jeśli zakonnica zajdzie w ciążę z księdzem? Wszystko. Ksiądz może zażądać, by ją usunęła. Kościół katolicki potępia aborcję. Wspólnota namawiająca zakonnicę do aborcji to podłość. Seksualne molestowanie zakonnic. Druga hańba kościoła. Część druga. Te zbrodnie od ponad 20 lat były zgłaszane przez siostry na całym świecie, a mimo to trzem kolejnym papieżom nie udało się skończyć z hańbą niewolnictwa seksualnego w kościele katolickim. Niewolnice seksualne. W Ameryce Łacińskiej i Afryce zakonnice bywają traktowane jak niewolnice seksualne. W 2017 roku jedna z nich opuściła klasztor, gdzie siostry wykorzystywano seksualnie. Dziś dawne zgromadzenie zabrania jej mówić, grożąc jej śmiercią. W obawie o swoje bezpieczeństwo zdecydowała się na spotkanie w Beninie, który nie jest jej ojczyzną. W zakonie spędziłam 21 lat. Spotkałam tam wiele sióstr molestowanych seksualnie, duchowo, na wszelkie sposoby. To kłóciło się z moim wyobrażeniem o tym, jak należy służyć Bogu. Dlatego odeszłam ze wspólnoty. W zgromadzeniu misyjnym, do którego należała Constance, wykorzystywanie miało charakter systemowy i było wpisane w formację zakonną. Już w nowicjacie przyszła zakonnica dowiadywała się, że ma spać ze swoim kierownikiem duchowym, księdzem z Europy. Powiedział: przygotowujesz się do ślubów, zorganizuję pomoc dla twojej rodziny, ale trzeba popracować nad twoim zbawieniem.
pomogę ci tak samo jak pilnanym siostrom. Wyjaśnił, że praca nad zbawieniem oznacza, że ksiądz i zakonnica mogą uprawiać seks. Odparłam, że nie interesuje mnie taka praca nad zbawieniem. I na tym się skończyło. Ale wiedziałam, że pomagał rodzinom sióstr, które poszły z nim do łóżka. Sypiał z nimi, gdy były młode, w nowicjacie. Najbardziej gniewało mnie, że właśnie te siostry potem były przełożonymi. Awansowały w swoim klasztorze, potem prowincji. Sam Kościół nie jest zły. Zepsuli go jego członkowie. Z premedytacją. Nie pobłądzili, nie mogą się tłumaczyć, nie wiedzieliśmy. Działali świadomie i dobrowolnie. Praca nad zbawieniem to pierwszy etap wykorzystywania kobiet, które wstępują do zakonu, by służyć Bogu. Tymczasem są traktowane jak towar przez swoje przełożone, odpowiedzialne za ich formację i rozwój duchowy. Przełożone dogadują się z księżmi. Ci dają im pieniądze, a one dostarczają im zakonnice. Ci wmawiają im, że będą pracowały na rzecz zgromadzenia. Dopiero na miejscu dowiadują się, że to prostytucja. Tak to działa. Matki przełożonej księża żerują na ludzkiej nędzy. Kiedy siostra jest w potrzebie i tłumaczy księdzu swoją sytuację, ten mówi: nie przejmuj się, ja ci pomogę. I najpierw faktycznie pomaga, a potem zaprasza cię do siebie. Chce z tobą spać. Siostry nie chcą tego robić, ale muszą. Kobieta, która nie jest zależna od mężczyzny, może odmówić. Jezuita, ojciec Ludowik Ladu, to niepokorny sługa kameruńskiego kościoła, który nieustannie obnaża nadużycia i, jak to określa, mafijne układy afrykańskiego duchowieństwa. Źródłem problemu jest niepewna sytuacja materialna, sprawiająca, że niektóre zakonnice godzą się na wymianę usług, przez co są narażone na wykorzystywanie seksualne, fizyczne, wszelkiego rodzaju. Pozbawione wsparcia finansowego zakonnice z trzeciego świata padają ofiarą wykorzystywania seksualnego nawet w Rzymie, gdzie zostają wysłane przez swoje zgromadzenia. O procederze klerykalnego stręczycielstwa w Wiecznym Mieście dowiedzieliśmy się przypadkowo. Maja 2015 roku w Watykanie trwała konferencja poświęcona roli kobiet w Kościele. Właśnie z tej okazji skorzystała kongijska zakonnica, wykładowczyni Uniwersytetu Papieskiego Urbaniana, by opowiedzieć o prostytucji zakonnic swoich rzymskich studentek. Obrady śledził akredytowany dziennikarz hiszpańskiego pisma katolickiego Dario Menor. Słyszał on wystąpienie siostry Lity. To nie była spontaniczna wypowiedź. Każdy prelegent był wcześniej zgłoszony i miał określony czas oraz temat wystąpienia. Siostra Rita świadomie wybrała ten moment, gdy w Watykanie dyskutowano nad miejscem kobiet w Kościele i analizowano ich rolę, by wobec słuchaczy z całego świata ujawnić ten proces. Powiedzieć o tym właśnie tam, wobec tego audytorium, to wymagało odwagi. Thank you.
słowa siostry Reed nie wyszłyby poza zamknięte drzwi wewnętrznych debat kościoła, gdyby po wyjściu z konferencji Dario Manor nie poprosił zakonnicę o komentarz na gorąco. Zgromadzenia są zbyt ubogie, albo mają gdzieś, co dzieje się z ich siostrami. Wysyłają zakonnice na studia, nie dając im środków, więc te muszą prosić o jałmużnę lub trafiają pod opiekę tak zwanych dobroczyńców, którzy wykorzystują ciało, bo nie masz nic innego do ofiarowania. Sprzedajesz jedyny towar, który masz. Siebie. Tę część, którą dałaś Jezusowi. Problemy, o których mówię, dla nikogo nie są tajemnicą, ale nikt o tym nie chce mówić. A kiedy mówi siostra o tym tutaj, w Watykanie? Powiedziałam o tym pierwszy raz. Nie chcę odpowiedzi, konkretnej reakcji, zapobiegania takim sytuacjom i pomocy dla sióstr, które upadły. To wciąż córki Boże. Wołanie siostry Reed nie przeszło bez echa także wśród dostojników kościelnych. Po konferencji kardynał Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, odprawił mszę w tym kościele. Poprosił zakonnicę, by zabrała wtedy głos. Taki gest ze strony drugiej osoby w państwie watykańskim wiele mówił. Jezuita Hans Zollner to bliski i zaufany współpracownik papieża Franciszka. Znam kardynała Parolina. Docierały też do mnie subtelne sygnały ze strony dyplomacji watykańskiej. Dlatego sądzę, że to nie był przypadkowy wybór. Kardynał, a wraz z nim także inni, chcieli w ten sposób pokazać, że doceniają odwagę siostry i że wspierają jej walkę w słusznej sprawie. E certamente di appoggio anche della giusta causa. A może ten gest poparcia miał równocześnie uciszyć zakonnicę? Siostra Rita powiedziała, że po tamtym wystąpieniu przełożone nakazały jej milczenie. Przedtem jednak, w rozmowie z hiszpańskim dziennikarzem, zdążyła jeszcze zaapelować o pomoc dla swoich wykorzystywanych sióstr, odrzucanych przez zgromadzenie, jeśli zajdą w ciąży. Kiedy pojawia się problem ciężarnej siostry, zostaje odesłana bez żadnej pomocy. Nikt nie wie, co potem się z nią dzieje. Nikogo nie obchodzi jej los. To wstyd. Jest traktowana jak trędowaci w Starym Testamencie. Siostry nie chcą nawet z nią rozmawiać. Miłosierdzie Chrystusa, któremu tak wiele miejsca poświęca Kościół, nie rozciąga się na wykorzystane ciężarne zakonnice. Instytucja, która miała zapewnić im ochronę, odwraca się od nich. Kiedy okazało się, że zgwałcona wiosną 2011 roku przez księdza kongijska zakonnica jest w ciąży, musiała opuścić Rzym. 40-letnią siostrę Nazaretankę skazano na zesłanie do Pezaru. Pozostawiona bez dachu nad głową i środków do życia Grace znalazła schronienie w tym ośrodku. Dyrektorka zapewniła jej też pomoc prawną. Grace znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Skierowano ją do mnie, ponieważ była zakonnicą, która podczas studiów w Rzymie na Uniwersytecie Watykańskim zaszła w ciążę na skutek gwałtu.
a Roma durante un periodo di studi presso l'Università dello Stato. Tam poznała duchownego rodaka. Conosciuto un religioso. Mężczyzna wykorzystał ją seksualnie. Religioso mi aveva abusato. E da lì comincia ovviamente. To uruchomiło bolesny proces psychologiczny, prowadzący do odrzucenia wszystkiego, w co do tej pory wierzyła. Sostanziale. Wszystkich dotychczasowych doświadczeń, swojego miejsca w świecie. W miarę jak zbliżał się termin porodu, Grace ogarniało coraz większe przerażenie. Bezradna dyrektorka ośrodka napisała do matki przełożonej zakonu, prosząc o radę. Na tym etapie odpowiedź była natychmiastowa. Brzmiała właściwie jak polecenie służbowe. Grace ma powierzyć dziecko Bogu. Ten eufemizm oznacza, że ma oddać je do adopcji. Wtedy będzie mogła wrócić do zgromadzenia. Un eufemismo per dire deve dare il bambino in adozione e poi rientrare nella congregazione. Normalmente zakon oczywiście powinien pomóc siostrze oraz naturalnie dziecku, które przyjdzie na świat. Ovviamente del bambino che nasce. To bardzo trudne, wstrząsające sprawy. Nie ulega wątpliwości, że w tych bardzo trudnych i dramatycznych sytuacjach Kościół powinien czuwać nad tym, by owe zakonnice mogły w spokoju żyć ze swoją rodziną i dzieckiem. Kościół powinien zaopiekować się zgwałconymi siostrami i ich dziećmi, a jednak tego nie robi. W dniu porodu Grace wykonała polecenie zwierzchniczki. Po porodzie kobieta wypełnia formularz, w którym uznaje dziecko za swoje. Grace, która wciąż czuła się związana ślubem posłuszeństwa, wykonała polecenie swojej przełożonej. Powtórzyła jej rozkaz słowo w słowo, oświadczając położnej: powierzam dziecko Bogu. Położna potraktowała te słowa jako deklarację, że Grace zrzeka się praw do dziecka. Jakiś czas potem, nie pamiętam dokładnie ile czasu upłynęło, przyszedł kolejny list od matki generalnej. Kolejna decyzja służbowa. W piśmie władze zakonne informowały, że Grace przestaje być członkinią zgromadzenia. Pozostaje, cytuję dokładnie, bo zapadło mi to w pamięć, siostrą w Chrystusie, jak każda katoliczka, ale nie należy już do zakonu. My, członkinie zgromadzenia, dziękujemy za wszystko, co robi Pani dla naszej siostry. Z przykrością potwierdzamy jednak, że nie należy już do zakonu. Prosimy, by udzieliła jej Pani dalszej pomocy. Niech Bóg błogosławi. Matka Generalna. W marcu 2012 roku Grace straciła wszystko. Swoją córeczkę Elizę i życie zakonne, dla którego ją poświęciła. Kościół całkowicie zdradził swoją byłą służebnicę. Jej adwokat rozpoczął bezprecedensową walkę o odzyskanie Elisy, która trafiła do rodziny adopcyjnej. Po dwuletniej batalii sądowej Grace odzyskała córeczkę, która być może pozna kiedyś bolesny sekret matki. Historie ciężarnych zakonnic rzadko kończą się tak szczęśliwie. Siostry często są zmuszane do popełnienia najcięższego z możliwych grzechów. Zbrodnia aborcji.
uroczystym kraju Konstans siostry zgwałcone przez księży znajdują się w tragicznej sytuacji. Jeśli ciężarna zakonnica chce zatrzymać dziecko, zostaje odesłana z zakonu. Często z niczym. U nas w Afryce każda ciąża pozamałżeńska to skandal, a ciąża zakonnicy szczególnie. Wszyscy odwracają się od takiej kobiety, nawet najbliżsi. Dla takiej dziewczyny to tragedia. Znałam taką zakonnicę. Wszyscy się od niej odwrócili. Próbowała usunąć ciążę i umarła. Poszła do jakiegoś znachora i umarła. Aby uniknąć skandalu, księża i przełożone rozwiązują problem ciąż po cichu. Na katolickim uniwersytecie, na którym studiowała Konstans, większość z 50 studentek zakonnic dokonywała aborcji u zaprzyjaźnionego lekarza. Umizgiwał się do mnie jeden lekarz. Kiedy powiedziałam, przecież jestem zakonnicą, zaprosił mnie do gabinetu i pokazał listę. To wszystko siostry zakonne. Usuwały u mnie ciążę. I ty chcesz mi wmówić, że jesteś święta jak niepokalana panienka? Chciałam się zapaść pod ziemię ze wstydu. Nie wiem, ile sióstr zgwałconych przez księży nie zaszło w ciążę. Wiem, że usunęły 32, a wszystkiego było tam 50 zakonnic. Kościół katolicki, który występuje w obronie kultury życia, zakazuje aborcji i potępia ją. Wspólnota namawiająca zakonnicę do aborcji to dla mnie podłość. Dla mnie to stoi w absolutnej sprzeczności z tym, czego nauczają zgromadzenia zakonne, czego broni Kościół. Nie rozumiem, co kryje się za taką postawą. Na wszystkich kontynentach duchowni nakazują ofiarom, by zabijały życie przez nich spłodzone. Zanim siostra Marie-Paul Ross została psychoterapeutką, była misjonarką. W latach 70. młoda zakonnica zaczęła posługę w Ameryce Południowej jako pielęgniarka w zgromadzeniu sióstr niepokalanych. Jako pielęgniarka odkrywałam, że zarówno księża, jak i zakonnice prowadzili w ukryciu życie seksualne. Kiedy pracowałam w Peru, słyszałam o kobietach zakonnicach, które zachodziły w ciąży z księdzem i były przez niego zmuszane do aborcji. A na tym nie koniec. To skandal. Ci ludzie przecież składali śluby, przysięgali. Od ponad 40 lat ta zakonnica mierzy się ze skutkami tłumionego popędu seksualnego, który pcha duchownych do najgorszych czynów. Jako psychoterapeutka słucha też opowieści skruszonych drapieżników seksualnych, takich jak Roland z Quebecu. Roland to wyjątkowy przypadek. Jako dorosły mężczyzna i duchowny miał wyjątkowo nieuporządkowane życie seksualne. To jeden z nielicznych księży, który zwrócił się o pomoc, który zmierzył się ze sobą, otwarcie przyznał do swoich postępów i wyraził głęboką skruchę. Była pod twoją władzą? Na pewno nie zrobiła tego dobrowolnie. Mówiła, że nie po to przyszła. Innymi słowy, zdążyłem usłyszeć jej nie. Słyszałeś to? Tak.
A jednak dalej robiłeś swoje. Tak. Co może się stać, jeśli zakonnica zajdzie w ciążę z księdzem? Wszystko. Ksiądz może zażądać, by ją usunęła. To rzeczywistość Kościoła? Tak. Księża zapłodniają kobiety, zakonnice? Tak. A potem zmuszają do aborcji? Tak. To się dzieje. Tak. Boisz się, że zapłodniłeś jakąś kobietę? To stało się częścią mojej praktyki. Uważać, by nie zaszły w ciążę. Dlatego wybierałem takie formy, które nie łączyły się z penetracją. Nie było możliwości. Pilnowałeś tego. Tak. Bóg jest Panem i dawcą życia. Od soboru w 1312 roku, aż po encyklikę Jana Pawła II z 1995 roku, Kościół głosił, że usunięcie ciąży to najgorszy grzech, zabójstwo z premedytacją, karany ekskomuniką. Co zatem sądzić o aborcjach przeprowadzanych w Kościele nawet po czasie dopuszczanym przez prawo, jak stało się z Rose, bliską znajomą Konstans, która usunęła ciążę w 8 miesiącu. Matka przełożona zawsze stawiała ją za wzór, więc kiedy Rose zaszła w ciążę, widziała w tym przede wszystkim problem. Oświadczyła jej: spokojnie, usuniemy ciążę. Ksiądz też wtórował: nie chcę, żeby się urodziło. A Rose była już w 32 tygodniu. To było zdrowe, żywe dziecko. Zatrzymali pracę serca, żeby urodziła martwy płód. Kiedy zobaczyła to dziecko, chłopczyka, bardzo cierpiała. Pokazała mi nawet jego zdjęcie. Powiedziała, że urodził się martwy. W tym samym czasie matka przełożona awansowała ją na kierowniczkę duchową prowincji. Ja jednak czułam, że opuściła ją dawna radość. Zmieniła się. Coś w niej zgasło. Trzydziesty drugi tydzień to nie tylko przestępstwo w większości państw, jeśli nie we wszystkich, ale także głęboka rana, ciężka trauma, również duchowa. Karlin de Mazur wykłada teologię w Rzymie. Jest promotorką doktorantki Mary Lembo, togijskiej zakonnicy, która na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim pisze pracę o wykorzystywaniu seksualnym zakonnic przez księży. To dla nich prawdziwy dramat. Straszliwie cierpią. Mówią: jestem zdewastowana, wszystko runęło jak domek z kart. Muszą zmagać się z przytłaczającym poczuciem winy, do którego dochodzi trauma molestowania oraz świadomość, że nosiły w łonie istnienie, które zostało zniszczone. Noszą w sobie zabite życie. Siostra Mary Lembo kończy swoją pracę doktorską, ale czy kiedykolwiek ją opublikuje? Stolica Apostolska, która toleruje wewnętrzną krytykę, okazuje się niezdolna do publicznej skruchy za winy, które sama uznaje za najcięższy grzech. października 2018 roku sam papież podczas audiencji generalnej niezwykle ostro zaatakował świeckich dokonujących aborcji. Jego zdaniem ich grzechu nic nie usprawiedliwia. Dzisiejsza katecheza
będzie poświęcona piątemu przykazaniu. Nie zabijaj. W tym jednym grzechu ma źródło całe zło dokonywane na świecie. Pogarda wobec życia. Taka postawa może prowadzić nawet do niszczenia ludzkiego życia w łonie matki. To niesprawiedliwość usuwać istotę ludzką, nawet najmniejszą, by w ten sposób rozwiązać problem. To jakby najmować płatnego mordercę, by rozwiązać problem. Czyżby Franciszek nie wiedział, że sam Kościół korzysta z usług owych płatnych morderców? Ponad 20 lat temu dwie sygnalistki wysłały do Watykanu niepodważalne dowody na zło trawiące tę instytucję od środka. Pogrzebane raporty. To opowieść o nikczemności, skrupulatnie zatuszowanej przez dygnitarzy Stolicy Apostolskiej. Jej szczegóły zna mieszkaniec stanu Missouri. Tom Roberts to wieloletni redaktor naczelny katolickiego pisma, które bacznie obserwowało, co dzieje się w Watykanie. Pod koniec lat 90. zaufany informator przekazał Robertsowi dwa różne raporty sporządzone przez siostry zakonne. Dostaliśmy je bodaj w 1998-99 roku. Zawartość okazała się tak niepokojąca i szokująca, że chcieliśmy mieć absolutną pewność, czy informacje są prawdziwe. Ich sprawdzenie zajęło nam 2 lata. Otóż księża mieli wykorzystywać seksualnie zakonnice, ponieważ uważali, że są bezpieczne. To było apogeum epidemii AIDS. Te twierdzenia się potwierdziły. Nikt nawet nie próbował zaprzeczyć. Dotarliśmy również do wysoko postawionych urzędników watykańskich. Jeden powiedział wprost, że nie chodziło o pojedyncze przypadki. To stało się plagą i należało zrobić z tym porządek. Autorką pierwszego raportu ukończonego w 1994 roku jest amerykańska siostra i lekarka Maura O'Donohue, która w tamtym czasie pełniła w Caritas International funkcję koordynatorki do spraw AIDS. Misjonarka podróżowała po całym świecie. W ten sposób odkryła zjawisko systemowego wykorzystywania seksualnego zakonnic. Informacje pochodziły od misjonarzy, duchownych, lekarzy oraz innych zaufanych członków rodziny Kościoła. Zjawisko nie ogranicza się do jednego państwa bądź kontynentu. Podane niżej przykłady to owoc 6 lat pracy w 23 państwach na 5 kontynentach. Siostry ujawniły księży, którzy wykorzystywali je seksualnie z obawy, że utrzymując stosunki z prostytutkami, stali się nosicielami HIV. Szalała epidemia AIDS. Dlaczego zakonnice? Bo były czyste. Nie mogły mieć AIDS. Duchowni, którzy nie radzili sobie z popędem, przestali chodzić do prostytutek, do parafianek. Wykorzystywali zakonnice, bo te były bezpieczne. Cztery lata później, w 1998 roku, przełożona generalna misjonarek Najświętszej Maryi Panny Królowej Afryki wysyła do Watykanu podobny raport. W tekście Problem wykorzystywania seksualnego afrykańskich zakonnic w Afryce i w Rzymie Mary MacDonald
informuje o przymusowych aborcjach sióstr. Mimo licznych prób poprawienia sytuacji, ta stale się pogarsza. Czasem, kiedy siostra zachodzi w ciążę, winowajca, duchowny, nalega na aborcję. Zazwyczaj zakonnica zostaje usunięta ze zgromadzenia, podczas gdy księdza przenosi się do innej parafii albo na inne studia. Przyczyn takiego postępowania należy szukać w powszechnej zmowie milczenia. Nikt w Watykanie nie śpieszył się do jej przerwania. Raporty obu sióstr leżały głęboko w szufladzie, dopóki tajemniczy informator nie przekazał ich Tomowi Robertsowi. Ten w marcu 2001 roku opublikował je w swoim czasopiśmie. Sądzę, że początkowo nie traktowano ich poważnie. Niektórzy wręcz zbyli je wzruszeniem ramion. Publikacja nie wywołała oczekiwanej reakcji, takiej, jaka powinna towarzyszyć tego rodzaju oskarżeniu. Wydawać by się mogło, że informacja o wykorzystywaniu seksualnym misjonarzy, które wykonują najcięższą pracę w kościele, powinna wzbudzić oburzenie. Zwłaszcza, że sprawcami byli ich zwierzchnicy i opiekunowie. Tymczasem nic. Zupełna cisza. Dlaczego raporty sióstr O'Donohue i McDonald przeszły bez echa? Ponieważ media ani opinia publiczna nie interesowały się tymi problemami. Dziś głośno mówi się o pedofilii, ale problem wykorzystywania seksualnego zakonnic przez księży nie istnieje w powszechnej świadomości. Trzeba to zmienić. Wiosną 2001 roku o raportach sióstr wiedzieli wyłącznie czytelnicy niszowej prasy katolickiej. Dotarła do nich jednak grupka europarlamentarzystów, członków Komisji do Spraw Kobiet. Należała do niej Patsy Sorensen. Zaczęliśmy rozmawiać o tym między sobą. Czuliśmy, że musimy coś zrobić, zareagować. Uznaliśmy, że najszybszym sposobem będzie zgłoszenie propozycji rezolucji. Dzięki temu te raporty oficjalnie trafią do komisji i będziemy mogli je opublikować. Głos zabierze teraz pani Sorensen. W różnych państwach siostry, które zaszły w ciąży z księżmi, zastraszano, zmuszano do odejścia z zakonu. Propozycja rezolucji zgłoszona 4 kwietnia 2001 roku trafiła na zdecydowany opór, za którym stali wpływowi watykańscy urzędnicy. Watykan uruchomił wszelkie wpływy, by nasz wniosek nie przeszedł dalej. Czuliśmy, że naciska na członków wszystkich komisji, nawet w Komisji i Radzie Europejskiej. Opór był bardzo silny. W parlamencie ujawnili się lobbyści. Kiedy się spotykaliśmy, zbywali sprawę. To dotyczy tylko Afryki. Nieprawda. To działo się w Afryce, ale także w Europie, na Karaibach i Pacyfiku. Od początku w akcję dezinformacji angażował się Joaquin Navarro-Valls, rzecznik Stolicy Apostolskiej i bliski doradca Jana Pawła II. Przyznam, że ogromnie mnie zawiodła reakcja Watykanu. Rzecznik nie przeczył, że problem istnieje, ale bagatelizował go. To się dzieje w jakichś dalekich krajach, a wiadomo, jak tam sprawy się mają. Biedni księża. Przykro mi z powodu ich zachowania, ale tam to normalne. Przykro mi. Z każdej innej instytucji już dawno zostaliby wyrzuceni. Za takie przestępstwa idzie się do więzienia. Osobiście uważam, że to hańba dla Kościoła. Hańba dla Watykanu.
muszą uznać Twoją wiarę. Mimo usilnych zabiegów Stolicy Apostolskiej, 5 kwietnia 2001 roku Parlament Europejski przegłosował rezolucję wzywającą państwo watykańskie do reakcji. Parlament Europejski wzywa Stolicę Apostolską, by zbadała doniesienia o nadużyciach seksualnych, współpracowała z wymiarem sprawiedliwości, a także pozbawiła stanowisk osoby uznane za winne. Żądamy też, by wymiar sprawiedliwości 23 państw, o których mowa w raporcie, wyjaśnił wszystkie przypadki. Rezolucja przeszła w Watykanie bez echa. W 2018 roku, wobec rosnącej liczby dowodów i świadectw, otoczenie papieża przyznało, że oskarżenia były uzasadnione, a zła nie wypleniono. Autorki raportów podkreślały, że tego rodzaju zachowania nie ograniczają się do społeczności lokalnej. Zgadzam się z tym. Problem molestowania przekracza granice państw, a nawet kontynentów. I confini, le frontiere dei paesi o anche dei continenti. Zamknięta, hierarchiczna struktura Kościoła daje mężczyznom, duchownym, pełną władzę, przekraczającą wszelkie wyobrażenie. Mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że Jego Świątobliwość ma świadomość tego problemu. Czy papież Franciszek zdoła pozbawić duchownych nieograniczonej władzy nad kobietami i przywróci zakonnicom należną im godność? Nie tylko publiczny wizerunek jego instytucji stale się pogarsza. Kościół sam, z dnia na dzień, coraz bardziej słabnie. Rocznie ponad 3000 osób porzuca życie konsekrowane. Owieczki rzadko odrzucają samą wiarę. Szukają Boga gdzie indziej, inaczej. Taką drogę wybrała była szaretka, mieszkająca dziś w północnej części prowincji Ontario. Marie Buclen odkryła problem sióstr jako asystentka biskupa. Zwierzały mi się kobiety wykorzystywane przez księży. Często przez to traciły wiarę. Zastanawiałam się, jak mają sobie z tym poradzić. Jak uleczą te rany duszy. Wtedy zrozumiałam, że potrzebujemy kobiet księży i że to moja rola. Marie Buclen, chrześcijanka i feministka, należy do międzynarodowego ruchu rzymskich katoliczek nieuznawanego przez Watykan. W 2007 roku ta mężatka przyjęła święcenia kapłańskie, a 4 lata później została pierwszą kobietą biskupem w Kanadzie. Papieże, najpierw Paweł VI, a potem szczególnie mocno Jan Paweł II, podkreślali, że tego nic nie zmieni. Księżmi zawsze będą mogli być wyłącznie mężczyźni. A przecież w Biblii, ani w nauczaniu Jezusa, ani w nauczaniu świętego Pawła nie ma zakazu kapłaństwa kobiet. Raz w miesiącu Marie bez ostentacji odprawia Eucharystię w zaciszu domu.
Uczestniczą w niej parafianie, którzy nie znajdują dla siebie miejsca w tradycyjnym kościele. Hierarchia mówi nam, że sami skazujemy się na ekskomunię. My zaś twierdzimy coś zgoła przeciwnego. Kochamy Kościół. Chcemy, by stawał się coraz lepszy i piękniejszy. Gdybyśmy żyli w innych czasach, pewnie groziłby nam stos. Przypomnijmy sobie, jak Jezus przed śmiercią wziął chleb i pobłogosławił. Wspólnota Marii Poklę ma na świecie 267 kobiet księży, w tym 16 jest też biskupami. Mężczyźni również są mile widziani. Na razie do kapłaństwa zgłosiło się 4. Nie uważam, że Marii miała zbawić Kościół, ale wierzę, że otworzy jego wrota. Na razie uchyliła okno. Kościół to nie tylko katedry, budynki, hierarchia. To także, a może przede wszystkim, lud Boży, który, gdy to zobaczy, coraz liczniej będzie się gromadził. Nie mogłam dłużej wytrzymać w tamtym kościele, gdzie kobieta nie ma swojego miejsca. Gdzie w ogóle nie istnieje. Ani się nie liczy. Jest traktowana jak służąca, która ma tylko prasować sutanę. Brak tam równości. Myślę, że jej się tam nie doczekamy. Nie z tamtym wszechogarniającym patriarchatem. Marii rozkwita w kapłaństwie. Tam matka trójki dzieci i babcia realizuje swoje powołanie bez jarzma uniżoności i celibatu. Celibat musi rodzić wątpliwości, bo narzucanie naturalny stan mężczyznom, którzy chcieliby zostać kapłanami, to styl życia niezgodny z ludzką naturą, który może prowadzić do psychoz i nerwic. Po co narzucać nierealne wymagania? Gdyby celibat nie był obowiązkowy, mężczyźni przygotowujący się do kapłaństwa prowadziliby normalne, zrównoważone życie, w którym byłoby miejsce na związek z kobietą. Trzeba to zmienić. Obecny papież zdaje sobie z tego sprawę. Czy zdoła tego dokonać? To już inna sprawa. Papież da sygnał do zmian, które położą kres cierpieniom córek Bożych. W kwietniu 2018 roku, 8 miesięcy przed ukończeniem filmu, zaproponowaliśmy, by Ojciec Święty przyjął Doris i Michel Francais, w ten sposób pokazując, że dostrzega los wykorzystywanych zakonnic i potwierdza swoją gotowość do reform. Skierowaliśmy tę prośbę na ręce generała Giovanniego Angela Becciu, który w Watykańskim Sekretariacie Stanu odpowiadał za sprawę Francji. Aby ta zaskakująca inicjatywa nie została zlekceważona, przedstawiliśmy szczegóły swojego śledztwa, dołączając nazwiska oraz wypowiedzi świadków. Po 3 miesiącach oczekiwania i licznych przypomnieniach przyszła odpowiedź. Szanowna Pani,
Dziękuję za informacje dotyczące pani filmu dokumentalnego poświęconego problemowi, który naturalnie powoduje cierpienie moje i całego Kościoła. Zapewniam, że pani propozycja, by Ojciec Święty przyjął dwie zakonnice, zostanie rozpatrzona. Nie omieszkam poinformować, gdy zapadnie decyzja w tej sprawie. Po kolejnych prośbach w połowie grudnia 2018 roku wreszcie otrzymaliśmy odpowiedź. Papież zgodził się przyjąć Michel France i Doris, ale bez udziału kamer i osób trzecich. Wspólnie z naszymi świadkami podjęliśmy decyzję, by odrzucić tę propozycję, która po raz kolejny zamyka ofiarom usta i pozwala przedłużać milczenie Ojca Świętego w kwestii seksualnego niewolnictwa w łonie Kościoła katolickiego. Koniec części drugiej, ostatniej. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Anna Maria Nowak. Czytała Barbara Kałużna.